W tej chwili jest kiermasz ozdób świątecznych, także będzie można zakupić różne drobiazgi z przeznaczeniem właśnie na święta, karteczki ręcznie robione, choineczki, także jakieś przedmioty wykonane piękne, ceramiczne przez warsztaty terapii zajęciowej, czyli osoby z niepełnosprawnościami. Są też losy, można wylosować do kliniki medycyny estetycznej pani Kamili Łabiak. Także cały czas się dzieje. Mamy też oscypki, które przyjechały wczoraj z Zakopanego jako akcent taki góralski, bo zespół jednak z przytupem góralskim. Jeszcze dla... Zakład aktywności będzie akurat miejsc, to będą różne różne miejsca, bo to będzie kuchnia, szeroko rozumiana gastronomia, to będzie interaktywne muzeum chleba i ryby, którą kiedyś Koszalin stał. I do tego, prawda, będzie jeszcze wiele naprawdę różnych, różnych aktywności, które tam będą właśnie możliwe do zrobienia. A dla mnie zakład aktywności zawodowej jest tak naprawdę... który powstanie jeszcze, jest dla mnie tym, że po prostu jeśli powstanie, to ja nie będę się mógł usamodzielnić też finansowo. Współpraca z ludźmi to też jest ważne. Integracja międzyludzka. Też zarobki, bo jakby nie patrzeć tu, gdzie jestem teraz, czyli w warsztacie terapii zajęciowej numer jeden, to jednak dostajemy coś takiego na zasadzie treningu ekonomicznego, który jest bardzo mały, a tutaj to już będzie pełnoprawny zarobek. W tej chwili przygotowujemy dokumentację budowlaną, czekamy na środki, które będą mogły, myślę, być pozyskane już na wiosnę. Będziemy aplikować o środki unijne, także wszystko zależy od tego, jak szybko dostaniemy pieniądze i przystępujemy do działania.